Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi de Pasi. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na kolejne denko, kolejny taki filmik z tej serii. Mam przygotowaną standardową dużą siatę, z której produkty chciałabym Wam pokazać, jakie udało mi się zużyć na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Nie ma tego może nie wiadomo ile, ale wiecie, mam małe dziecko, kolejne w drodze, także po prostu chciałabym najzwyczajniej się tych rzeczy pozbyć, skoro są to puste opakowania. Nie przedłużając, zaraz zaczynamy filmik i jeszcze korzystając z okazji, że dużo osób ogląda denka, to miałabym dla Was ogłoszenie, które pojawiło się też pod filmikiem z ulubieńcami lipca. Mianowicie na przełomie sierpień-wrzesień mój kanał będzie miał roczek, będziemy obchodzić urodziny pierwsze i z tej okazji chciałabym dla Was nakręcić specjalny filmik. I jeżeli chodzi właśnie o tematykę tego filmiku, chciałabym, żebyście to Wy, moi widzowie, moja mała społeczność, wybrali temat. Czyli cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, jakiekolwiek tematy, to zostawcie je w komentarzu pod tym filmikiem, bądź pod filmikiem właśnie z ulubieńcami lipca, który ostatnio pojawił się na kanale. Będę mega wdzięczna, ponieważ ten kanał jest głównie dla Was, oczywiście też dla mnie, że mogła się wygadać, pokazać ciekawostki z mojego życia, kosmetycznego i niekosmetycznego, ale też dla Was. Także wszelkie propozycje, żadnego komentarza nie ominę. Możecie zostawiać masę komentarzy, zróbcie mi niespodziankę, żebym była zszokowana i całą noc czytała te komentarze. Na pewno wszystkie fajne pomysły zrealizuję, a ten najfajniejszy no to właśnie pojawi się jako ta rocznica pierwsza mojego kanału. Nie przedłużam, zaczynamy denko. Lecimy z tematem. Będę losowała po prostu, wiecie, przypadkowo produkty, jeżeli chodzi o torbę. Pierwszy produkt, który udało mi się wyjąć, jest to wianek. Jest to peeling do ciała, energetyzujący, peeling z tej zielonej serii, który już pokazywałam na kanale, był w ulubieńcach, ale był też w filmiku o 7 produktach, które bajecznie pachną, także tutaj gdzieś pojawi się link odnośnie do tego filmu, zachęcam. Pięknie pachnie, już nie będę Wam zdradzała jak. Jeżeli chcecie wiedzieć, a nie oglądaliście tego filmu, to oczywiście go obejrzyjcie. Peeling, który bardzo fajnie mi się sprawdzał, niestety została mi 1/3, bo to moje lenistwo, nie zużyłam całości, także mój błąd, bardzo żałuję. Z nasionami ostropestu, peeling solny, 250 ml, trzeba było zużyć przez 3 miesiące i właśnie mój błąd, bo już za długo nie stał, ten zapach troszkę się teraz zmienił. Ale naprawdę serdecznie Wam polecam, peeling zostawia fajny film na skórze, ta skóra jest taka gładka, jeżeli nie macie większych problemów, nie trzeba już jej balsamować, także to jest bardzo duży plus. Kolejny produkt, który udało mi się wyciągnąć, produkt z pompeczką, jest to ziaja. Ziaja oczyszczanie z tej serii liście Manuka. I jest to produkt, który był już u mnie na kanale, mówiłam o nim, ale niestety w bublach. Jest to moje kolejne opakowanie i teraz możecie powiedzieć, halo dziewczyno, to skoro Ci się nie sprawdził, to czemu masz kolejne opakowanie? Ano dlatego, że ja go nie używam do buzi, tylko używam go do pędzli. Czyli po prostu fajnie mi się sprawdza do mycia pędzli. Mam to takie zwane jajeczko, na które właśnie wyciskam dzięki tej popeczce produkt i myję pędzle, nie niszczy mi włosia, fajnie domywa, także do tego super mi się sprawdza, a jeszcze jest tanie jak barszcz, więc do takich celów mogę Wam polecić. Naprawdę daję chłopak radę. Kolejny produkt, który udało mi się wyciągnąć i to myślę, że bardziej pokażę Wam go na przebitce, ponieważ tak, jest w siatce, żeby nic się nie wylało, a jest to olejek i już Wam mówię, jest to Wellness and Beauty. Olejek pod prysznic z olejkiem migdałowym oraz wyciągiem z bambusa. Jest to olejek, którego nie używałam do ciała, tylko olejek, który używałam do mycia, tym razem gąbek. Tak, żeby po prostu nalewałam wody do umywalki, moczyłam w tym gąbki, nalewałam tego olejku sporą ilość, że tak powiem. Znaczy nie żałowałam, może nie wiadomo ile, nie pół butelki, ale nie żałowałam, nie za małą, no bo wtedy te gąbki się nie domywały. Natomiast jeżeli nalałam więcej, wymoczyłam fajnie te gąbki, wiecie, tak wymiądziłam w tym olejku, wypłukałam, to jak najbardziej wszystko się domywało, wszystkie dupki. Także mogę Wam serdecznie polecić. Nie jest to drogie, wiem, że bardzo popularnym olejkiem, który aktualnie też zresztą mam, jest Isana, ale z braku laku jakby jej nie było, to ten też polecam, często w Rossmanie jest na promocji, także możecie go wtedy dorwać. Malutka jest to pomadka i jest to ta pomadka matowa w kredce krajon z Golden Rose. Tą pomadkę, którą akurat ja mam, jest jedna w takich, już myślę, sztandarowych kolorach, numer 10, chyba 8 i 10 są najbardziej takie znane, lubiane. Jest to brudny róż,
Akurat nie mam teraz tego na ustach, ale mam coś bardzo podobnego, także możecie sobie dziewczyny wyobrazić. Świetna kredka. Super sunie po ustach, fajna, nie wysusza tych ust, łatwo się z nią pracuje, jest automatyczna, można ją łatwo wysunąć, także ekstra. Na pewno na jesień znowu w ten kolorek się zaopatrzę, może jeszcze w jakieś inne, bo naprawdę fajnie mi się ona sprawdzała. I w ogóle jest wydajna, to też muszę stwierdzić, idealna do torebki, także jak idziecie na jakieś właśnie wesele albo na miasto po prostu i chcecie sobie poprawić ten makijaż, to nie ma żadnego problemu. Kolejna rzecz, którą wyjęłam, będzie to maseczka. Jak wiecie, ja lubię maseczki w płachcie. Jest to akurat maseczka O Dziwo, pierwsza moja z Oriflame'u, z tej serii Love Nature. I minusem właśnie jest to, że są to maseczki z wersji limitowanej. Edycji limitowanej, także nie wiem, czy one jeszcze będą dostępne. W aktualnym katalogu jej nie widziałam, z bólem serca. A szkoda, bo właśnie ta różowa sprawdziła mi się świetnie. Jest to maseczka z granatem i z winogronem. I już widzę, że te składniki fajnie na mnie działają, ponieważ świetnie rozświetlała buzię. Ona była taka soczysta, taka po prostu zdrowa, błyszcząca, takie glow. Fajnie odżywiała, także mogę Wam polecić. Jeżeli dziewczyny jeszcze kiedyś będą na dodrukowania, pojawią się, to zamawiajcie po kilka, bo one były też w cenie promocyjnej, chyba 7 zł, naprawdę się opłaca, świetne działanie, przynajmniej właśnie ta różowa. Także jeżeli do niej się nie uda wrócić, to na pewno będę z innej firmy, na przykład z Mizona czy z Eveline'u, szukała czegoś właśnie z granatem, winogronem, bo widzę, że moja skóra to lubi. Tym razem pomówimy sobie o płynie micelarnym z tej niebieskiej wersji, czyli z tej nawilżającej. Nawilżający płyn micelarny, cera sucha i wrażliwa z ekstraktem z rabini akacjowej. Ja bym to powiedziała maksyneczka. Spoko i niespoko. No, powiem Wam, że jak za tą cenę, gdzie wiadomo, to są produkty naturalne, więc są trochę droższe, no może nie drogie, tak, bo on kosztował około 15 zł, ale droższe niż inne, które możemy kupić przy takiej pojemności, tak, bo on ma tylko 200 ml, to nie wiem, czy do niego wrócę. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o płyny micelarne, to używam ich tylko w okolicach oczu, nasączam sobie waciki i zmywam ten pierwszy, wiecie, makijaż, czyli cienie i tusz. Także myślę, że drogeryjne też sobie z tym poradzą, nic mi tutaj złego nie zrobią w okolicach oczu, a ten był spoko, ale jakichś rewelacji też nie było, także nie ma się nad czym tutaj za bardzo rozkliwiać i o czym mówić. Dalej. Maseczka. Kolejna maseczka, no tak, ja jestem fanką maseczek w płachcie, ich mam po prostu biliard, naprawdę dużo się przewija. Eveline Cosmetics. Jest to ta czarna maseczka, o której też już chyba kiedyś mówiłam na kanale, że jedna z moich ulubionych była złota, czarna. Jeszcze tą z aloesem lubię, także zużyte opakowanie. Oni właśnie później w takie pudełeczko chowali pojedyncze sztuki. Maseczka 8 w jednym, ta czarna i już Wam mówię, to jest maska Węglowy Rytuał rozświetlający, głęboko oczyszczająca koreańska maska na tkaninie z aktywnym węglem, półwulkaniczny i ekstrakt z czarnej porzeczki, czarnej soi, alg, czarnego ryżu, sezamu i kawioru. Świetna, naprawdę fajna na niedoskonałości, nic Wam złego nie zrobi, także serdecznie mogę polecić, niedroga, dalej do dostania z tego co wiem i często one są na promocji w Rossmanie, także teraz kosztują około 6 chyba, około 6 zeta, także naprawdę Wam polecam. Ja się zaopatruję tam w kółko, na okrągło, jak tylko jestem w Rossmanie, to kupuję te maseczki, bo bardzo je lubię. Następna rzecz, co my tu mamy? Co jest z pompeczką? Pielęgnacja, no pielęgnacji tutaj mamy dużo, zobaczymy, czy z kolorówki coś się pojawi, była na razie tylko pomadka. O ile mnie pamięć nie myli, Biolaven. Biolaven, czyli też siostrzana firma wcześniej wspomnianego Wianka. Oni z Sylweko mają Biolaven, właśnie Wianek i Sylweko. Tak, Biolaven Organic to jest żel myjący do twarzy, olej z pestek winogron i olejek lawendowy, nawilża i odświeża. I to jest doskonałość roku, Twój styl 2015. Bardzo podoba mi się pompeczka, podoba mi się opakowanie, 150 ml, trzeba zużyć w pół roku, byłam skłonna to zrobić, zrobiłam to nawet chyba w 3 albo 4. Podobał mi się zapach, bałam się lawendy, bo nie przypadam za lawendą, na szczęście tutaj wybija się na pierwsze skrzypce to winogrono i to jest cudny zapach. Natomiast minusem dla mnie jest konsystencja. Fajnie, że jest pompeczka, natomiast sam produkt dla mnie jest zbyt lejący, troszeczkę taki za rzadki i kiedy stosuję go na dłoń, i wtedy myję twarz, jest ok, ale kiedy chciałam go stosować na tą taką szczoteczkę soniczną, którą mam, to niestety już nie było tak fajnie. Przepraszam Was bardzo, coś mi pipczy, to jest żelazo, tak, które muszę zażywać. Niestety, ciąża ma tam swoje smaczki. Nieważne, przejdźmy dalej, także o tym już na więcej się rozgadywać nie będę. Wolę inne żele, te bardziej takie emulsje z Wianka.
Do tego może kiedyś wrócę, tak jak mówię, konsystencja troszkę dla mnie za rzadka, także to jest jedyny jakby minusik tego produktu. I co my tu mamy? Maseczka! Kolejna maseczka z Eveline Cosmetics, tym razem ta zielona, aloesowa. Pojawiała się też wielokrotnie na moim kanale, rewolucyjna. Azjatycka receptura, formuła Nang Gang, ekstrakt z aloesu, w ciągu kilku minut przynosi ulgę przesuszonej, podrażnionej skórze. I tak, ja ją bardzo często właśnie używam, kiedy używam jakichś wysuszających produktów na moje wypryski, albo właśnie kiedy ta skóra była za sucha, albo kiedy po opalaniu, skóry twarzy raczej nie opalam, ale mimo wszystko wiecie, coś tam tego słońca dochodzi, to wtedy jak najbardziej świetnie mi się właśnie taka maseczka aloesowa sprawdzała, też ten sam koszt, co ta wcześniejsza, do dostania w Rossmanie cały czas, zawsze się zaopatruję, także polecam, nie ma co tutaj więcej gadać. Też coś z pielęgnacji, ale coś innego, o czym mówiłam w filmiku z niedoskonałościami, mianowicie plasterki. I to są plasterki firmy, której nie wymówię, także po prostu Wam tutaj pokażę. Mam nadzieję, że uda się złapać ostrość, ale chyba tak, bo nie wiem jak się czyta tą markę, jest to marka azjatycka. I są to plasterki wchłaniające wysięg z wyprysku, zapobiegają powtórnej infekcji i ułatwiają gojenie. I dokładnie tak, tutaj macie w opakowaniu 24 dokładnie takie plasterki, opakowanie jest szczelnie zamknięte, także to jest bardzo fajne, żeby żadna wilgoć się nie dostała. I na takim blistrze, też zafoliowanym, macie takie okrągłe plastereczki, które większe i mniejsze stosujecie po prostu na wypryski, na buzi czy tam na ciele, gdziekolwiek chcecie, ja stosowałam akurat na buzi i przez noc, kiedy mamy taki wulkan nieprzyjemny, żeby nie wyciskać tego nieprzyjaciela, stosujecie taki plasterek, niestety już na otwartą tą ranę, to jest taki minus i to wszystko Wam wysysa i potem cud miód, budzicie się i już pryszcza nie ma, także serdecznie polecam, świetny, świetny produkt, mam zrobiony jego zapas, jak tylko się pojawia, wiem, że jest do dostania, one są na Pigmencie, drogeria Pigment, także tam można się zaopatrzyć, polecam gorąco naprawdę osobom, które mają niedoskonałości. W końcu jakaś kolorówka i tutaj mój ulubieniec, którego jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że bardzo lubię, czyli najlepszy z możliwych podkładów, a jest to, Lumene, ależ oczywiście Lumene Matte, w odcieniu ja mam jeden najlepszy podkład, który w nazwie jest matujący, ale po prostu jest wykończenie, ma takie satynowe, gumowe, śliczne, glow, pełny, mam go dzisiaj na buzi, mam go praktycznie w 99% na filmikach, w nagraniach, uwielbiam, wygląda świetnie, kolor dla blaziocha jedynka jest idealna, kiedy się opalę, to mieszam go właśnie z tym przyciemniaczem z Hehan, który Wam pokazywałam w innym filmiku, oliwkowym, cud, miód i orzeszki, no to po prostu doszczętnie zużyłam. Świetny, mam kolejne opakowanie, on ma 30 ml, starcza na bardzo, bardzo długo, wykończenie jest świetne, w ogóle jego forma, jakby to powiedzieć, rozprowadzanie się i też trwałość jest ekstra. Ja maluję się nim na wesela, nawet na weselu w zeszłym roku w Hiszpanii, gdzie było 35 stopni jakieś, świetnie, nic się nie starło, nic się nie wytarło, nie świeciłam się po prostu jak nie wiadomo co, na nosie mi się trzymała, z tym zazwyczaj mam problem. Także naprawdę serdecznie Wam polecam. Nie jest to podkład może jakiejś najniższej półki, ale też nie jest wysokie, on kosztuje około 60 zł. Natomiast ja go zazwyczaj kupuję na promocjach, około 50, także no już troszkę lżej, a mówię, jest mega wydajny, także serdecznie Wam polecam. I to już było wszystko. To było całe denko, wszystkie produkty, które teraz z czystym sumieniem mogę wyrzucić na śmietnik. Oczywiście wcześniej zrobić segregację, bo wiadomo, to jest ważne, eko. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście standardowo proszę o kciuki w górze, będzie mi szalenie miło. Zachęcam też do subskrypcji kanału, dwa filmiki tygodniowe się pojawiają w każdy poniedziałek i czwartek. I zachęcam do komentowania tego filmiku bądź filmiku z ulubieńcami lipca, gdzie proszę Was o to właśnie otwarcie, żebyście dawali mi pomysły, jaki filmik z okazji roku kanału nakręcić. Jestem otwarta na wszelkie propozycje, jeszcze raz podkreślam. Zachęcam do obserwowania mnie też na Instagramie. Wszystkie informacje dokładne pojawiają się zawsze w opisie każdego filmiku. Nie przedłużam, buziaczki, pa, pa!